Witam serdecznie, Piotr Nisztor, oglądają Państwo Telewizję Republika, a ze mną i z Państwem gość Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem z Panem porozmawiać na temat tego, co dzisiaj jest jednym z bardzo ważnych elementów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego RP, czyli budowie elektrowni atomowych w Polsce. Pytanie pierwsze, ile dzisiaj w Pana ocenie może kosztować taka jedna elektrownia? Elektrownia w technologii Westinghouse może kosztować ponad 100 miliardów złotych, które trzeba będzie wyłożyć pół na pół z Amerykanami i innymi partnerami finansowymi, przy założeniu, że uda się stworzyć taki model finansowy, w którym operator polski, polskie elektrownie jądrowe, będzie miał 51% akcji po to, żeby zatrzymać kontrolę, a całą resztę zapewnią na różne sposoby, na przykład Amerykanie albo inni partnerzy, którzy będą zainteresowani inwestycjami. A co z drugim projektem, z elektrownią we współpracy z Koreą Południową? Ile taki projekt, ten projekt będzie kosztował? Czy jest to cena porównywalna? Cena będzie porównywalna. Mogą być różnice o kilkanaście miliardów, natomiast sama cena budowy to jest tylko jedna ze składowych całego atomowego tortu, więc należy patrzeć dużo szerzej. To znaczy nie wrzucamy tych elektrowni do Excela, porównujemy, która jest tańsza i bierzemy, bo mogłoby się na przykład okazać, że najtaniej to w ogóle rosyjski Rosatom nam zbuduje, prawda? Bo Rosjanie oferują finansowanie, na przykład Węgrom wręcz pożyczają kilkanaście miliardów rubli i nie ma problemu, ale są inne, bardzo ważne argumenty za tym, żeby z nimi jednak nie budować. Więc te elektrownie to są olbrzymie koszty, ale warto przypomnieć, że tylko w 2022 roku rząd polski wydał na subsydia w energetyce ponad 100 miliardów złotych, czyli więcej niż by wydał na elektrownię jądrową, a zatem walka z kryzysem energetycznym znowu usprawiedliwia te wydatki w elektrownie jądrowe rozłożone na dekadę, bo pierwszy reaktor ma powstawać 10 lat, potem kolejne co 2 lata będą dostawiane, więc to jest kwota do wyobrażenia, do podziału też z partnerem technologicznym. No właśnie, pytanie jakie się pojawia, skąd wziąć pieniądze na budowę tych elektrowni? Opozycja, no, krytykując rząd za wszystko, w tym również za kwestię budżetu, za kwestię podejścia do gospodarki, no, sugeruje, że nie będzie na to pieniędzy. Jak pan to komentuje i czy faktycznie wystarczy pieniędzy na to, aby te dwa projekty, dwóch elektrowni atomowych, a prawdopodobnie również trzech, no bo jest mowa również o tym, że w Polsce może powstać również trzecia elektrownia. Czy tych pieniędzy na to wystarczy? Jest kryzys energetyczny, będzie kryzys gospodarczy, który też już widać coraz bardziej w danych, ale życie musi toczyć się dalej, a poważne państwo musi kontynuować megaprojekty takie jak na przykład jądrowe. I te głosy na opozycji są zróżnicowane, bo na przykład w naszym portalu Tomasz Nowak z Koalicji Obywatelskiej zapewniał, że gdyby doszło do zmiany władzy, to jego ekipa będzie kontynuować projekt jądrowy, tak samo jak PiS kontynuuje projekt jądrowy Platformy Obywatelskiej, który został oczywiście zmodyfikowany, ale Polacy generalnie mają konsensus w odniesieniu do energetyki jądrowej i to będzie kwestia dojrzałości naszego państwa, czy my wobec różnych wyzwań nie zejdziemy z tego kursu, który w moim przekonaniu jest słuszny. Potrzebujemy elektrowni jądrowych i pokazują badania opinii publicznej, opinie głównych partii, czy to rządzących, czy to opozycyjnych, że jest zgoda w Polsce, że trzeba to na tą budować. Dobrze, że jest uchwała w sprawie pierwszej lokalizacji. Czas zakasać rękawy i brać się do pracy. A nie obawia się pan tego, że może dojść do sabotażu po drodze? Jednak ten czas, jaki minie do momentu, do którego ten pierwszy reaktor zostanie oddany, no tak jak sam pan powiedział, to jest 10 lat, przynajmniej 10 lat. To czas, w którym te działania potencjalne, sabotujące ten bardzo istotny dla bezpieczeństwa energetycznego polski projekt, no może zostać właśnie w ten sposób sabotowany, czy wręcz prace zwalniane. No chociażby poprzez działania Rosji. Czy uważa pan, że może dojść do takich prób blokowania tego projektu i na ile w pana ocenie Rosjanie mogą tutaj w takich działaniach uczestniczyć? Te działania na pewno się już toczą i widać, jaką radość w mediach rosyjskich budzi fakt, że wygląda na to, że rząd dalej negocjuje z Amerykanami. Trwają jakieś rozmowy, są uśmiechy w stronę Korei, w stronę Francji, co nie zmienia faktu, że w pierwszej lokalizacji została wybrana już technologia amerykańska. Od razu można po rosyjsku przeczytać, że to znak, że nic nie jest przesądzone. W innych
komunikatach można też przeczytać, że Polska się sprzedała Amerykanom i w ogóle nie będzie miała żadnej korzyści z tego atomu, bo oferta na pewno jest zła. Warto spojrzeć na historię projektu Baltic Pipe. On na różnych etapach także był krytykowany, a nawet decyzją jednego z rządów polskich został skasowany za drugim podejściem na początku XXI wieku. Więc możemy się spodziewać różnych zwrotów akcji, bo takie projekty strategiczne naruszają różne interesy w regionie. Jeżeli w Polsce powstanie pierwszy reaktor, mogą powstawać kolejne. U nas może powstać cały łańcuch dostaw, który będzie promieniował na Europę Środkowo-Wschodnią. A warto przypomnieć, że na przykład amerykański Westinghouse już teraz wymienia rosyjskie paliwo jądrowe na własne amerykańskie w reaktorach rosyjskich WR-1000. I to są tak duże interesy, że na pewno będziemy mieli do czynienia z grą różnego rodzaju. Ale jeśli chodzi o naszą scenę polityczną, jeśli chodzi o mainstream medialne, to wydaje się, że mamy konsensus w odniesieniu do polityki energetycznej, która musi uwzględniać atom, a kryzys energetyczny i gospodarczy są jeszcze mocniejszymi argumentami za tym, żeby budować reaktory. Z tego, co pan mówi, czeka nas długi okres walki z rosyjskimi fake newsami, z rosyjską dezinformacją. Czy w pana ocenie wytrzymamy tą wojnę i jak skutecznie dzisiaj przeciwdziałać tym działaniom rosyjskim w zakresie no, tej wojny informacyjnej, godzącej czy próbującej podważyć wiarygodność i sens budowy w Polsce elektrowni atomowej? Oczywiście to jest długi marsz. Tak samo było z Baltic Pipe, któremu przyglądam się co najmniej od kilkunastu lat. Od samego początku ten projekt był torpedowany, ale z drugiej strony od samego początku był też generalny konsensus na polskiej scenie politycznej głównych sił, które go popierały. Spierały się o szczegóły, ale główni uczestnicy tej debaty nie mówili, że nie potrzebujemy Baltic Pipe. Starzy, dobrzy znajomi, którzy najpierw bronili kontraktu Jamalskiego, potem mówili, że Baltic Pipe nigdy nie wypali, potem, że nie będzie nigdy opłacalne. Zawsze mówią to samo i na nich opinia publiczna coraz mniej zwraca uwagę, szczególnie po ataku Rosji na Ukrainę, który szybko zweryfikował te tezy, ostatnio stawiane nawet w styczniu 2022 roku. Więc będzie dobrze, ten projekt da się zrealizować. To jest nasze zadanie domowe, żeby stworzyć model finansowy, żeby przygotować się do budowy w 2026 roku po to, żeby pierwszy reaktor był w 2033 roku. Mamy uchwałę rządu o wyborze partnera technologicznego. Ta też miała się nigdy nie pojawić. W końcu jest z opóźnieniem niestety. Należy pracować dalej, a zagrania różne ze wschodu będą się pojawiać, no bo Rosja nigdzie sobie na razie nie poszła. Ale czy to w takim razie można tak uprościć i sprowadzić do zero-jedynkowej sprawy, że jeśli ktoś jest przeciwko, czy krytykuje budowę elektrowni atomowej w Polsce, to działa w interesie Kremla? Jeżeli ktoś ma zastrzeżenia do szczegółów, promuje jednego lub drugiego partnera, no to jest element normalnej debaty demokratycznej. Gorzej, jeżeli ktoś podważa same fundamenty polityki energetycznej, jeżeli powtarza jakieś niesprawdzone tezy, które najpierw pojawiają się w mediach rosyjskich i po owocach zawsze poznamy. To jest stare biblijne, to są stare biblijne słowa, które zawsze pozwolą ocenić, kto w jakim celu, z jakiego środowiska przychodzi. No więc myślę, że roztropność, chłopski rozum i to samo zaparcie, które pozwoliło nam być w awangardzie reakcji na to, co wydarzyło się w lutym 2022 roku, także pozwoli nam realizować program jądrowy, pomimo wielu przeszkód, które będą się pojawiać. Merytoryczna dyskusja jak najbardziej, tak? Propaganda nie. No to w takim razie trochę skupmy się na tym, co teraz. Za chwilę pewnie te zimowe temperatury zaczną w Polsce występować. Na razie bardzo ciepło. No ale trzeba powiedzieć o tym, jak dzisiaj w pana ocenie jest przygotowana Polska na atak zimy czy ciepła, a co za tym idzie węgla i wszystkich surowców niezbędnych do tego, aby normalnie przetrwać tą zimę, Polsce nie zabraknie. Przetrwamy tę zimę. Marnym pocieszeniem jest fakt, że prawdopodobnie przez to, że kryzys energetyczny zamienia się w gospodarczy i będziemy mieli niższe zapotrzebowanie na energię i surowce przez to, że gospodarka zwalnia, więc ta zima jest do przejścia z punktowymi problemami, o których na Państwa antenie mówiłem. Starałem się to robić uczciwie od samego początku, od wiosny 2022 roku. Te problemy będą się pojawiać, ale generalnie nie będzie blackoutów, nie będzie globalnych problemów z dostępami do surowców. Natomiast przed nami kolejna zima i wejdziemy w nowy okres zbierania zasobów przed tą następną zimą z mniejszą podażą, znaczy gaz.
Mamy, widzę, problemy techniczne, ale pewnie za chwilę, zaraz wrócimy do naszej rozmowy. Tak, właśnie w tym momencie się łączymy. Kwestie bezpieczeństwa energetycznego to dzisiaj jeden z priorytetów rządu Mateusza Morawieckiego, rządu Zjednoczonej Prawicy, i kwestia węgla, o którego dystrybucji mają decydować samorządy. Specjalna ustawa, która ma w tym pomóc w tym, aby właśnie ten surowiec trafił do potrzebujących. Mamy na razie problemy z połączeniem z gościem, więc w takim razie zapraszam Państwa za chwilę.